Dzień dobry, witam Was w filmie Clean With Me. Dawno się zbierałam do właśnie takiego filmu nagrania, ale jest bardzo czasochłonny, pracochłonny. Poza tym mam szopę i bardzo często jak sprzątam, nakładam sobie jakieś olejowania na włosy albo maseczkę na twarz, bo po prostu bardziej mi to umila wtedy sprzątanie. Kiedyś byłam strasznym bałaganiarzem i powiem Wam właśnie, co mi jakby zmieniło światopogląd w głowie, że zaczęłam sprzątanie widzieć w innych kategoriach, nie przymusu, nie kary, a właśnie takiej świadomej przyjemności. Może to jest to, że jestem już bliżej 25 lat i kobiety tak przed 30 właśnie najbardziej cieszą się z nowego odkurzacza, niekoniecznie z nowego jakiegoś ładnego ubranka. Także oczywiście zarzuciłam już dresiwo i dzisiejszy film powstał we współpracy z marką Niemchem. Wybrałam sobie karton dobroci, słuchajcie, 30 prawie kilo chemii w bardzo dobrych cenach. Już kiedyś z Niemchem zamawiałam, także bardzo się cieszę z tej współpracy, bo się nie spodziewałam. Wchodzę na maila i widzę właśnie taką fajną wiadomość. Niemchem wyróżnia się tym, że ma bardzo szeroki asortyment i bardzo opłaca się tam kupować w wielopakach. Poza tym koniecznie musicie wejść na ich Instagram, bo na Instagramie właśnie co czwartek odbywa się promocja, która trwa tylko dobę czasu i po prostu coś można ogarnąć w lepszej cenie, także akurat może będziecie polować konkretnie na jakiś produkt. No i pokażę Wam dzisiaj wszystko, co wybrałam. Paczka jest ogromna. Kurier ledwo wszedł do mnie z właśnie tą paczką i żeby było śmieszniej, to babeczka mówiła, że 8 paczek już właśnie z Niemchem tego dnia rozwiozła. Także jestem w szoku właśnie, ile osób w ogóle zamawia chemię online, ale w sumie się nie dziwię, bo ja też bardzo dużo zamawiam chemii online. Po prostu bardziej często się to opłaca. Darmowa wysyłka do paczkomatu jest od 80 zł, a kurierem od 150. No i zazwyczaj właśnie w ciągu doby bez problemu paczka dociera. Właśnie pierwszą paczkę, jaką zamówiłam, zamawiałam gdzieś koło godziny 19:30, miałam ją na drugi dzień, także byłam w ciężkim szoku, jak bardzo szybko Niemchem właśnie wysyła paczki. Poza tym będzie kod rabatowy, tutaj Wam się wyświetli, NG5, także oczywiście wszystkie szczegóły będą w opisie, a dzisiaj sprzątamy moją wielką chatę. Może się nie wydaje, ale mam troszeczkę metrażu i będę testować właśnie różne fajne produkty do sprzątania, także wszystko Wam pokażę. Wczoraj była sobota, ale bardzo pracowita dla mnie i skończyłam gdzieś koło godziny 19, więc porządki odpadają. Często właśnie sprzątam w niedzielę, na pewno w niedzielę wstawiam pranie, zmieniam pościele, zmieniam ręce. Robię to w niedzielę po to, żeby po prostu nie zapomnieć i regularnie od dłuższego czasu mi to wychodzi, bo po prostu w niedzielę jest zmiana pościeli, często wietrzę pościel, także przy okazji pranie i do suszareczki i takie 3-4 cykle w ciągu dnia potrafię właśnie w niedzielę albo w sobotę zrobić, zazwyczaj w niedzielę. Wczoraj udało mi się gdzieś tam w pracy między klientkami nastawić zmywarkę, bo już była pełna. Pokażę Wam tutaj właśnie przebitki. No i nie wiem, czy Wy też macie tak jak ja, ale zawsze brakuje miejsca na szklanki, jednak więcej się pije niż je. Także na dole wylądowało sporo szklanek, ale bardzo ładnie się to domyło. Użyłam finisza. Zestaw do zmywarek, sól, nabłyszczacz taki fajny, odświeżacz zapachowy, miałam go już, więc jest przetestowany. Nabłyszczacz i sól z finisza też już miałam. No i właśnie kapsułki do mycia w zmywarce Finish Ultimate i one bardzo ładnie pachną tak cytrynowo. Także bardzo ładnie się wszystko domyło, a później użyłam z Somatu takiego czyścika do zmywarki, właśnie tam był zestaw dwóch. No i jeszcze jeden mi został. Takim czyścikiem można myć raz na 3 miesiące. Wystarczy tylko ściągnąć tą zawleczkę, wsadzić do zmywarki i uruchomić program czyszczenia zmywarki. U mnie to akurat 10 w Whirlpoolu jest. No i ten środek sam się tam uwalnia i sam Wam ładnie umyję zmywarkę. Oczywiście czysta zmywarka to czyste naczynia, także sprawdzajcie również dysze, rozmontowujcie na tyle, ile się da. Gdzieś tam pod tą uszczelką też trzeba czasami zajrzeć. Resztki jedzenia lubią się odkładać.
filtr staram się regularnie czyścić po każdym myciu, bo tam resztki jedzenia po prostu zostają, więc czyszczę przy rozładowywaniu zmywarki. Także to by było na tyle. Zmywarkę mamy już ogarniętą. Ten środek bardzo fajnie czyści całą zmywarkę. Jest taka niewiarygodna świeżość, aż bucha właśnie ze zmywarki. I idziemy na górę. Ja sprzątam po prostu pokojami i gdzieś tam zadania sobie w głowie wyznaczam, żeby to miało sens. Ale się teraz nagadam, słuchajcie. No i plan mój na sprzątanie jest taki. Zaczynam od ostatniego pokoju i przede wszystkim tam muszą mieć dwa okna, które koty strasznie pobrudziły, bo siedzą tam w tych oknach i oglądają ptaki. Muszę odsunąć łóżko i umyć tam podłogę, bo tam odkurzacz nie wchodzi. Normalnie na co dzień jeździ właśnie ten mały robot i podłogi na górze są ok. Po prostu bardzo rzadko tam trzeba je myć, no ale nadeszła już ta pora, poza tym właśnie pod łóżkiem widziałam, że odkurzacz tam, gdzie nie wchodzi, to po prostu jest aż szaro, tak więc musiałam odsunąć dokładnie łóżko i umyć tam wszystkie kąty, dawno tego nie robiłam, a okna oczywiście zaczynam od mycia framuk i używam tutaj takiej ściereczki z Wiledy, na pewno ją znacie, każdy ją zna, i do tego oczywiście woda z octem i parapety, wszystko dokładnie. Generalnie przydałby się też odkurzacz, żeby odkurzyć wszystkie pająki i muchy, ale Adam mi wtedy zabrał odkurzacz akurat, więc musiałam sobie jakoś radzić bez. A potem wjechał Enzym i ściereczki z Niamchem. Są w dwóch rozmiarach, ja mam te mniejsze 30x30, są też 45x45. I Enzym to jest firma, którą widzę ciągle na tych klintokach. Nie wiem, czy właśnie używają ją profesjonalne firmy, tak mi się wydaje, ale chciałam przetestować. Generalnie cały zestaw, który wybrałam na Niemchem, służy do sprzątania chyba absolutnie wszystkiego i właśnie po umyciu tą ściereczką największych syfów wjeżdżał Enzym i ścierka z Niemchem. A tutaj widzicie taki środek do mycia podłóg, środek uniwersalny, można rozrobić też właśnie w misce i sobie zetrzeć kurze, cokolwiek. Lubię ten środek też o zapachu mydła marsylskiego, bardzo ładnie to pachnie. A ten zapach to akurat kwiat wiśni, chociaż nie powiedziałabym, ja czuję tam gumę balonową, ale bardzo ładnie, przyjemnie i pachnie. I zauważyłam, że tak podłogi jakby się błyszczą bardziej po nim, więc generalnie efekt mnie zadowalał i musiałam tutaj ogarnąć w końcu to łóżko, tą kanapę. Tak jak mówiłam, nie miałam odkurzacza, musiałam sobie poradzić. Mam takie radełko, taki czyścik, nie wiem jak to nazwać nawet, na AliExpress kiedyś kupiłam i to służy mi do ściągania kołtunów kocich, a na tym łóżku śpią właśnie koty. Bardzo rzadko tutaj ktokolwiek siedzi na tym łóżku, to jest łóżko takie bardziej dla gości. Niestety koty na co dzień tutaj śpią, co widać po ilości futra, które ściągnęłam z tego łóżka. No ale co zrobić, koty też gdzieś muszą odpoczywać. Tak więc polecam tą szczotkę, bo jest bardzo spoko, ściąga wszystko. I słuchajcie, co do właśnie porządków, to polecam robić wszystko na bieżąco. Ja tutaj nie mam też do zrobienia absolutnie wszystkiego na raz, bo bardzo dużo sprzątam na co dzień. Odkładam przede wszystkim miejsce i uważam, że organizacja jest kluczowa w utrzymaniu porządku. Wszystko musi mieć swoje miejsce, które tutaj w rogu stoją Adama głośniki, które stąd wyniosę, bo mnie szlak z nimi trafia. Nie są używane, tak więc na pewno tam stać nie będą, ale chodzi o to, żeby każda rzecz miała swoje miejsce i zazwyczaj właśnie sprzątanie zaczynam od roznoszenia rzeczy na swoje miejsce. Tym bardziej, jeśli macie dom piętrowy, to wiecie, że wszystko jest nie tam, gdzie trzeba, wszystko z piętra jest na parterze i na odwrót, tak więc zawsze znoszę właśnie wszystkie rzeczy na swoje miejsce i dokładnie myję właśnie mopem z Wiledy wszystkie kąty. Jak wiecie, mam tego mopa Dreamy, ale czasami właśnie tego z Wiledy też używam. On spoko się właśnie sprawdza do różnych zakamarków. Bardziej na pewno lepiej niż ten płaski, ale płaski więcej na raz myję, więc coś za coś. Jadźwiga mi tutaj przeszkadzała, koty generalnie na bieżni to spędzają większość czasu i służy im ta bieżnia jako kolejne miejsce do spania. Jest strasznie ciężko, ale muszę się dostać do tego okna, bo jest strasznie umazane. Ja nie wiem, co te koty zrobiły, że na takiej wysokości mniej więcej
mojej kratki piersiowej po prostu okno było umazane. Nie wiem, czy one skakały na tą szybę, co tam się wydarzyło, ale czas było umyć właśnie to okno. I przy okazji właśnie kąty pod bieżnią, bo tam mało było zaglądane. Tak więc trzeba było dokładnie umyć i właśnie przy ścianach widziałam już, że ta podłoga nie wyglądała najlepiej. I powiem Wam, że kiedyś byłam straszną bałaganiarą, ale kiedy właśnie mam już ten swój dom, to bardziej tak o niego dbam i lepiej się też z tym czuję. Moja głowa po prostu bardziej odpoczywa w miejscu, które jest czyste, podane, uporządkowane. Troszeczkę czasami aż za bardzo wchodzi to w taką maniakalną psychozę u mnie, że po prostu musi być idealnie, zanim usiądę, bo wszystko mnie denerwuje naokoło. I wybrałam tutaj taki środek Steve do drewna. Generalnie używam środków do mebli, do drewna też na elementy czarne, bo one lepiej po prostu wyglądają po czyszczeniu tymi preparatami. Zazwyczaj te preparaty mają jakieś takie nawilżające składniki w sobie, więc lepiej te czarne elementy wyglądają i tak szybko kurz na nich nie osiada. No i przy okazji musiałam wyczyścić też meble, lusterko, które no już dawno nie było czyszczone, widać to było po ramie na górze, całkiem sporo kurzu się zebrało, a na moim biurku zazwyczaj leniuchują koty. To jest strasznie dziwne, ale one po prostu na tym biurku leżą. Ja wchodzę i się zastanawiam, dlaczego. Pod spodem, pod biurkiem jest dywanik, na którym można się położyć, krzesełko. Nie wolą to białe biurko się na nim położyć. I tutaj jeszcze wyzwanie kolejne przede mną. Założyłam, że umyję te fronty właśnie w połysku. Potrzebowałam czegoś do połysku. I w końcu pierwszy raz testuję środek właśnie do mebli w połysku. Troszeczkę tych mebli mamy w kuchni, w biurze i tutaj właśnie w tym pokoju dżunglowym, a jeszcze w salonie mam meble w połysku. One są ciężkie do mycia, pod światło widać na nich smugi, więc jeśli światło nie pada, to jest git, ale jak światło pada i wchodzicie do pomieszczenia, to szlak trafia, bo widać na nich wszystko. Tym bardziej, że te szafki tutaj w zabudowie są na klik, nie mają żadnych uchwytów, co jeszcze bardziej utrudnia, bo trzeba je częściej myć. Poza tym kurz w ogóle usiada na tych meblach i muchy tam łażą, więc już była czas i pora posprzątać właśnie te fronty, no i dotrzeć wszystkie kąty z mopem, żeby to jakoś zaczęło wyglądać. Balkon generalnie mam ogarnięty i lecę właśnie z korytarzem. Drugim pokojem, jakim sprzątam, jest sypialnia i tam zazwyczaj wystarczy przetarcie kurzy ze stolików nocnych, na nich jest zawsze najwięcej włosów kurzu, koty tam chodzą, więc tam jest zawsze wszystko i w niedzielę, tak jak mówiłam, zawsze wymieniam ręczniki na nowe i zmieniam pościel i wtedy też nastawiam pranie. Tak więc ściągam pościel i na lewą stronę ją przekładam, wtedy lepiej się po prostu ją zakłada i też ją zasuwam, żeby się tam skarpetki nie dostawały do środka poszewek. Taki mój tip. No i właśnie później zmieniałam pościel. Takim drugim sposobem, właściwie kiedyś pokazywałam Wam ten sposób na pościel, tylko że strasznie ciężko mi się tutaj zakładało akurat tą pościel, bo ona ma po boku tak delikatnie zszyte, nie ma do niej dostępu tak po całości, przez co strasznie ciężko mi było wsadzić tam te rogi, ale tip polega na tym, żeby położyć kołdrę po całości, a na to poszewkę na lewej stronie i zacząć zwijać, a później zawinąć te rogi właśnie od spodu na kołdrę i zacząć odwijać. I to jest bardzo szybki sposób. Zawsze raczej Adam mi pomaga w właśnie zmianie pościeli, więc razem jest szybciej. Dzisiaj się troszeczkę dłużej namęczyłam z tą poszewką. To jest w ogóle pościel z Sinsay i oni mają ją na zatrzaski, więc troszeczkę gorsza jest pod tym względem, bo nasze poduszki są puchowe i właśnie często się rozpinają te poszewki niestety, ale sypialnia to jest zazwyczaj szybkie sprzątanie. Najgorzej, najbardziej denerwuje mnie ta komoda, która ma drewnopodobny blat, bo na nim jakoś tak dziwne plamy się robią i raz na jakiś czas trzeba właśnie takim dobrym środkiem do mebli umyć ten blat, bo jak wchodzę, to pod światło widzę na nim wszystko i zaraz mnie denerwuje ten blat,
Także Cif się tutaj fajnie sprawdził. W ogóle bardzo ładnie pachnie ten środek takim zapachem jakby męskim. Na pewno jest bardzo przyjemny. Tak więc właśnie kurze musiały wjechać, fronty, drzwi też tutaj właśnie, to są jedyne drzwi do sypialni na piętrze, także drzwi nie mam dużo do mycia na szczęście, ale Adam często wchodzi i nie bierze za klamkę, tylko za środek, wiecie, tych drzwi i one zawsze są z palcami uwalone. Tak więc drzwi też często właśnie dosyć myję. Poza tym nie zdajecie sobie sprawy, jak dużo właśnie kurzu osiada na drzwiach. Nigdy nie przykładałam właśnie wagi do takich elementów jak drzwi, no bo drzwi to drzwi, jedynie klamkę gdzieś tam się przemywało, ale uwierzcie mi, że na drzwiach można bardzo dużo rzeczy znaleźć. Listwy też gdzieś tam przecierałam tą szmatką, bo na listwach właśnie kurzu zawsze jest, a wiecie... No, sypialnia to jest takie miejsce typowo, gdzie jednak dużo się kurzy przez ubrania, przez pościel, ścielenie codziennie i tak dalej. Także trzeba było to ogarnąć. Lubię sprzątać sypialnię, bo tutaj jest mało roboty, szybko to się robi. Dobra organizacja jest tutaj kluczowa. Zawsze wyciągam też brudne rzeczy z kosza na pranie, wszystko wyrzucam na korytarz, a później sobie zrzucam ubrania na dół i nastawiam pralkę. Na koniec szybkie przetarcie podłóg. Jak mówiłam, radzę sobie bez odkurzacza, robot tutaj jeździł, więc jako tako jest czysto. Mogłoby być lepiej, ale powiedzmy, lepiej to niż nic. I drugim, trzecim właściwie pokojem, jaki będę sprzątać, jest nasz pokój dzienny. Tam jest najwięcej zawsze rozgardiaszu, dlatego że tam Adam często bardzo je śniadanie. Ja nie jestem tego zwolennikiem, wolę w kuchni, ale często bywa, że gdzieś tam jemy przy telewizorze. No i te stoliki, one zawsze są brudne, je mogę czyścić non-stop. No i zawsze gdzieś tam jakieś papierki, coś tutaj w tym pokoju się znajdują, więc przeczyszczam tak meble. Generalnie nie mam aż tak dużo tutaj pracy, bo tą meblościankę ostatnio myłam tak po całości, porządnie ściereczką z Wiledy i te fronty szklane i w środku te półeczki, więc przecieram tylko tutaj z wierzchu, tam gdzie przy telewizorze najwięcej się gromadzi kurzu. Więc to generalnie tyle. Zmieniałam też ostatnio firanki, więc są czyste. Poszewki też były wymieniane, także staram się jedynie tak poduszki, wiecie, ładnie ułożyć, bo się zrobiły takie mocno wyleżane i nie wyglądają. Ściągnęła się też ta narzutka. Też powinnam odkurzyć tą kanapę, bo koty tam często śpią. No ale... Jest jak jest, no na pewno muszę też kogoś wziąć do wyprania tej kanapy, bo już zaczyna nie wyglądać, poszewki sobie ściągam i piorę, ale kanapa już kwalifikuje się do prania, wiecie, tak przez osobę, która się na tym zna. Także zawsze składam stoliki, odpalam sobie świeczuszkę, żeby ładnie pachniało. Na koniec tego dnia tak w ogóle jeszcze podlewałam wszystkie rośliny, bardzo, bardzo dużo wody wniosłam na górę i zrobiłam tego dnia chyba milion kroków, ale jak widzicie sprawnie mi to idzie, wyciągam wszystkie rzeczy, które właśnie nie są na swoim miejscu, chowam jak najwięcej dupereli, nie lubię też, żeby było za dużo na wierzchu, chociaż roślin mam tak dużo, że i tak się dzieje. No i korytarz sobie kończę. Zmywać. Lustro też niedawno myłam. Okna generalnie, słuchajcie, ja myję po troszku i też Wam tak polecam. Wszystkie naraz jest ciężko bardzo umyć. Ja mam bardzo dużo okien, więc myję te najbardziej brudne. No i później mam mniej jakby roboty, nie wszystko naraz robię. I przechodzę do biura Adama. Raczej on sobie sam tam sprząta, ale fronty postanowiłam, że mu umyję właśnie tym środkiem. Bardzo fajny jest ten środek, super się pieni, ładnie pachnie i szybko wysycha. Nie zauważyłam smug właśnie na frontach, także tutaj jemu też umyję. No i u niego też śpią koty i tam gdzie te ramki w rogu, tam zawsze jest pełno sierści, bo koty tam chodzą, śpią na klawiaturze, siedzą w tym oknie
i tam zawsze jest kilo sierści na tych meblach, także wytarłam mu tam dokładnie. Adam tam tą Diefenbachią swoją się jara. Tak, on mówi, że to jest jego roślina. Kupił mi kiedyś taką dużą, później mi zostało, taki kikut mi z niej został i właśnie teraz on uważa, że rośnie dzięki jego jakiejś dobrej intencji ta Diefenbachia. Wymieniłam mu też śmieci, pochowałam dużo dopereli, on zawsze zostawia pełno rozgardiaszu na wierzchu i biuro to jest chyba miejsce, w którym najwięcej bałagani, więc ja tam raczej się nie wtrącam, ale muszę raz na jakiś czas mu tam przypomnieć, żeby coś z tym zrobił, z tą sytuacją, która tam się wydarza. Bardzo dużo właśnie w naszym życiu zmieniły wszystkie te wszelkie schowki, wszędzie wszystko było na wierzchu i teraz schodzę na dół. Na dole zawsze jest najwięcej roboty, chociaż jest najmniej pomieszczeń, bo no kuchnia, wiecie jak jest w kuchni, ale i tak staram się to robić na bieżąco. Fronty przecieram na przykład na bieżąco odkurzam w szufladach, bo zawsze się gdzieś tam coś kruszy. I tutaj będę nastawiać pranie kolorowe, właśnie te poszewki. Używam Woolite Keratin Therapy. Oczywiście stosujcie się tutaj do tej etykietki, za dużo detergentu wcale nie jest dobrze. Przepięknie pachną te płyny, byłam w szoku. 4 litry praktycznie mamy tutaj, właściwie to 3 chyba i 6. No opakowanie jest potężne i ciężkie. Ustawiam sobie tam bawełnę chyba 40 stopni i ten płyn do płukania jest nieziemski, uwielbiam go. Miałam właśnie już poprzednio taki turkusowy i kupiłam, słuchajcie, drugą sztukę. Stoi u mnie w moich zapasach, bo mam taką właśnie półeczkę z zapasami i ten różowy też poszedł do zapasów, ale pachnie przepięknie. Mam teraz jeszcze softlana kokosowego do zużycia, także najpierw zużyję tego, a później ten różowy może wejdzie w grę, ale pachnie to niesamowicie. W ogóle te ulajty też pachną każdy inaczej. Myślałam, że jak będzie jedna seria, to będzie pachnieć wszystko tak samo. Nie, każdy pachnie inaczej i to taki zapach nie płynu do prania, tylko bardziej płynu do pukania. Bardzo spodobały mi się te właśnie płyny. No i ja generalnie jestem bardziej fanką płynów. Jedynie do białego używam proszku, bo mam wrażenie, że tak mocniej lepiej działa. I przecieram tutaj też moje fronty w połysku. Nienawidzę tego robić. Pomimo, że tutaj mam uchwyty, to tam gdzie są uchwyty i tak zawsze są umazane te fronty i używam taki środek Stenzi. Nie wiem co to za marka, pierwszy raz używam, ale bardzo dobrze działa. Polecam w ogóle mieć w domu jakiś środek otłuszczacz i środek do mycia grilli i piekarników. Dla mnie to jest niezbędnik. Od niedawna tak naprawdę takich środków używałam, wcześniej ich nie znałam, ale one bardzo ułatwiają życie. Piekarnik mam parowy, więc włączam czyszczenie parowe ze środkiem. Dużo mi to ułatwia. Po takim czyszczeniu praktycznie niedużo tam zostaje. Takie pojedyncze kropeczki, wiecie, zostają, ale to już nie jest coś, co mnie bardzo razi w oczy. I używając ten środek wzięłam właśnie specjalnie rękawiczki, bo mi się skończyły. Wszystkie rękawiczki zawsze mi popękają. Tych z Wiledy jeszcze nie miałam. A do tego gąbeczka do teflonu. Ona ma nie rysować, więc ja mam te garnki teflonowe z Tefala i patelnię, także mi się przyda właśnie ta gąbka. Później ją przecięłam na pół. Ja wolę takie mniejsze gąbeczki, więc polecam oszczędniejsza wersja. Z dwóch macie 4. I blaszka, jak widać, bez żadnego problemu. Na tej blaszce były pieczone, karkówka chyba była pieczona. No i wiecie, jak to jest tłuszcz, mięso i tak nie bardzo wyglądała ta blacha, ale bez żadnego problemu właśnie ten środek sobie poradził. No i tutaj jeszcze mam płyn do mycia naczyń Stenzi. Polecam Wam przelać sobie właśnie płyn do jakiegoś dozownika. Ja mam tutaj wbudowany w zlewie, to jest mega wygodne, żadne tam, wiecie, nic się nie wala na tym zlewie. Jest po prostu więcej miejsca. Także płyn bardzo fajny, mocno się pieni, no i wielka, wielka, ogromna butla, starczy mi to chyba na pół roku, jak nie więcej. Będę musiała później sobie właśnie przelać do mojego dozownika. Zapach przyjemny gumy balonowej, także można go zjeść.
środek do piekarnika, dał radę z piekarnikiem, dał radę z blachą, także zatwierdzam, polecam. Brakowało mi czegoś takiego, bo właśnie moje środki się pokończyły. Używam właśnie tego środka do grilli również do płyty mojej. Teraz użyłam w sumie enzymu, odtłuszczacz taki cytrynowy. Powiem Wam dlaczego, bo moja płyta, o i tutaj jeszcze filterek od okapu czyszczę, o matko, on nie był czyszczony od nowości ani razu, jak widać zresztą folii nie ściągnęliśmy jeszcze z niego. No i tutaj jeszcze namoczyłam właśnie moją płytę tym środkiem enzym, takim odtłuszczaczem, bo na mojej płycie zagrzewają się miejsca naokoło i jak coś smażę, to po prostu tam przybiera tłuszcz, jest tragedia. Często używam najpierw skrobaka, a później dopiero odtłuszczacza. I na koniec oczywiście musi wjechać płyn do szyb, żeby ładnie to wyglądało. Ta ściereczka z Viledy jest super, polecam Wam właśnie sobie ogarnąć. Podobną sobie kupiłam z Biedronki i używam jej zawsze na górze. W każdym pokoju, to jest taki mój tip w sumie, w każdym pokoju mam ściereczkę i jakiś środek do mebli, żeby nie latać po prostu od pokoju do pokoju, tylko wyciągam, spryskuję i tyle. To jest właśnie mój tip, robię tak od zawsze, a środek, ten odtłuszczacz enzym jest genialny. To jak on po prostu mega sobie poradził z tym filtrem od okapu, gdzie on był taki już, że wiecie, z niego tam nieźle ciekło, no to super, mega. Szczoteczką tak delikatnie właśnie, nie pod spód, tylko z tą kratką jakby trochę poszorowałam i wszystko po prostu zeszło samo i bardzo szybko, powiem Wam, więc ten odtłuszczacz to po prostu magiczny był, byłam w szoku. Naprawdę dał sobie radę. A jeszcze chciałam powiedzieć a propos piekarnika, jak nie macie piekarnika parowego, to można wylać troszeczkę wody na dnie w piekarniku i wtedy właśnie środek dodać i namoczyć ten piekarnik, bo tak na sucho to strasznie ciężko. Poza tym jak jest ciepły, to też lepiej to wszystko odpuszcza. Ja normalnie też na co dzień myję piekarnik praktycznie po każdym użyciu, jeśli jest to możliwe, tym bardziej jak używam jakichś programów takich właśnie z parą, bo wtedy te zabrudzenia bardzo łatwo schodzą. No i wszystko odkładam na swoje miejsce, te płyny, które tam stoją te płyny, które stoją na schodach, też znajdą swoje miejsce, pójdą do zapasów, bo na razie jeszcze mam troszeczkę płynów, żeli do płukania i jeszcze kapsułki. Byłam na tym punkcie troszeczkę kopnięta jakiś czas temu i mam duże zapasy, tak samo kapsułek do zmywania w zmywarce. I lecimy, słuchajcie, jeszcze chciałam Wam pokazać parę właśnie rzeczy do łazienki i przetestujemy je w łazience dla klientów. Kostki do kibelka wkłada zawsze Adam, bo ja tam się nie znam i nie chcę niczego zepsuć. Mam do użycia też Domestos te kostki, nigdy nie miałam kostek z Domestosu, pięknie pachną, tak ładnie pachnie w kibelku jak się wchodzi od właśnie tych kostek, że to jest szok. I Wikal, on tak pachnie niesamowicie, nie spodziewałam się tego. Tam właśnie jest coś z Ambipur napisane na tym, na opakowaniu. I wziąłam właśnie żel, Wikal żel specjalnie na kamień. Ten żel sobie doskonale radzi. Lepiej się trzyma niż właśnie środki takie w sprayu, nie spływa tak. I powiem Wam, że dużo lepiej wyglądał właśnie szyfon po umyciu właśnie tym Wikalem. Ten mój szyfon w łazience tej małej jest jakiś taki beznadziejny, matowy i ciężko się go czyści. Cilit Bank antybakteryjny. Spsikałam wszystkie ściany. Ja generalnie zawsze myję tą łazienkę praktycznie na kolanach. Ona jest bardzo malutka i ściany wszystko często myję, wiecie, bo to zarazki tego typu, wszystko tam lata w powietrzu razem z tą wodą przy spłukiwaniu, więc wyczyściłam sobie kibelek. Brew jest spoko, tak delikatnie pachnie, nie jest taki mocny jak Domestos, więc jak nie lubicie Domestosu, to się właśnie Wam sprawdzi. Lubię też Daka, jakoś tak ładnie pachnie Dak, nie wiem o co chodzi, ale przekonują mnie te środki. No i tutaj byłam w szoku, że Wikal poradził sobie z plamami z henny na mojej umywalce. Wcześniej używałam tutaj tylko i wyłącznie Astonisha z wybielaczem, bo bardzo ciężko czyści się ten zlew. On przyjmuje każdy pigment z farbki, a ja czyszczę, wiecie, tam pojemniczki po farbce w pracy. Jest tragedia, zawsze mam takie plamy, a poza tym
Mocny kamień był tam pod spodem właśnie na tym perlatorze. Jak widzicie, w sumie chyba nigdy nie myłam tam go od spodu, więc kilka lat nie był myty i się kamień tam odłożył. I całkiem nieźle sobie poradził ten wikal. Praktycznie wszystko zeszło. Może gdybym dłużej poszorowała albo potrzymała ten środek, to by zeszło do zera, ale to też mnie w zupełności satysfakcjonuje i jestem w szoku właśnie, że zeszły plamy po farbce, bo generalnie one nie schodzą niczym. Nawet kiedyś domestosem próbowałam i nie za bardzo to dało radę. Jeszcze popaliłam sobie szyfon, także nie polecam tej metody. No i tutaj jestem pod wrażeniem. Będę używać, na pewno też tego żelu zużywa się mniej niż takiego klasycznego sprayu. Na gąbkę wziąć to już w ogóle mega oszczędne, także tutaj jestem pod wrażeniem. A na koniec właśnie pokazuję Wam, jak wyglądają pomieszczenia już po posprzątaniu, także mam nadzieję, że zmotywowałam Was do sprzątanka. Dziękuję Wam za ten film, dziękuję za współpracę Marce Niemchem i do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, cześć!